Dzisiaj będziemy zajmować się tym, jak żyć dla Boga, według przykładu naszego Pana. I takim zagadnieniem będzie, jak możemy to realizować jako królewskie kapłaństwo. Królewskie kapłaństwo to jest trochę coś innego niż święte kapłaństwo, którym już się wcześniej mieliśmy przywilej zajmować z tego fragmentu. I czytamy o tym w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra, od 9 do 10 wersetu. Jako królewscy kapłani przedstawiamy ludziom Chrystusa. Może myślimy, że dzieje się to przez zwiastowanie lub innego rodzaju rozpowszechnianie Ewangelii. Jest to prawda częściowo. Zatem jest to częściowa prawda. Chodzi bowiem o coś więcej niż tylko o mówienie. Chodzi o to, żeby oprócz mówienia towarzyszyło temu nasze postępowanie. Chodzi o nasze postępowanie jako chrześcijan. Będąc królewskim kapłaństwem, jesteśmy cały czas światłem i świadectwem dla Pana. Każdy wykupiony jest w swoim otoczeniu królewskim kapłanem. To zadanie wypełniamy w świadomości, że jako wykupieni tworzymy jeden naród i jeden lud, bo tak mówi nam werset 9 drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Tak samo jak w przypadku świętego kapłaństwa, również i tu musimy podejść do tego tematu pod kątem życia w społeczności. Wydaje się, że apostoł Paweł również ma to na myśli, kiedy pisze do Koryntian: Wy jesteście listem Chrystusowym. Tak jest napisane w drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział, trzeci werset. Nie chodzi tu o świadectwo, jakie wydawane jest przez każdego z nas osobiście, ale o świadectwo, jakie wydajemy jako społeczność. Królestwo kapłańskie. Świadectwo Koryntian było piękne. Byli listem Chrystusowym znanym i czytanym przez innych. Tak mówi Słowo Boże. Werset 9 nawiązuje do drugiej Mojżeszowej, 19 rozdział, 5 do 6 wersetu. Czytamy tam między innymi takie słowa. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Kiedyś Izrael był powołany do tego, aby jako naród być na ziemi świadectwem dla Boga, ale zawiódł. Księga Ozeasza nam to wyraźnie pokazuje. Izraelici jako naród z powodu ich niewierności zostali odrzuceni przez Boga. Bóg, On, widzi ich teraz jako nie mój lud. Nie mój lud. W dalszej części księgi prorok Ozeasz mówi jednak, że ten naród ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Zamiast wy nie jesteście moim ludem, będzie synami Boga żywego. Stanie się to w tysiącletnim królestwie w czasie Nowego Przymierza, jak zacznie się Nowe Przymierze. Wtedy to Izrael znowu będzie ustanowiony ludem Bożym, aby świadczyć o nim na ziemi. Adresaci listu pochodzili z Żydów. Również ich dotyczyło określenie nie mój lud. Jednak przez wiarę w Pana Jezusa byli oni teraz jako niebiański lud Boży światłem i świadectwem dla Niego. Przez to już teraz wypełniają to zadanie, które w przyszłości będzie wypełniał cały Izrael. Jest to oczywiście łaska, że królewskim kapłaństwem mogą być również wierzący, którzy nie pochodzą z Izraela.